szok, prawda? Tylko nie wiem, czy większy szok dla mnie, czy dla was. Bo ja się nie spodziewałem. W ogóle to jest taki fenomen tego kościoła. Uwielbiam ten kościół, ale nie ma to jak się dowiedzieć 15 godzin przed spotkaniem, że będziesz głosił za 15 godzin coś. Więc tak, masz 8 godzin na sen, jakieś 7, żeby się przygotować z tego kąpiel, tam wiadomo, jakieś tam jedzenie, niejedzenie. Zostaje ci mniej więcej 4 godziny, żeby zrobić coś pierwszy raz w życiu. Fantastycznie! Fantastycznie! Ale tak szczerze, to bardzo kocham ten kościół i tak chcę fajnie zacząć. Jesteście dla mnie jak rodziną, jak rodzina. Mogę się tutaj budować, wzrastać, to jest coś niezwykłego. Kocham to miejsce, jestem wzruszony tym, że mogę tutaj być i stać, więc mam nadzieję, że wytrzymacie chwilkę ze mną i że będzie dobrze, tak? Tak? Super. Słuchajcie, powiedziano mi, masz pół godziny, max, a ja mam materiał na 15 minut, więc... Nie muszę, ale ja chcę, żeby zrozumieli, jaka... A ja się wyrobię, spokojnie. Chodzi o to, że zastanawiałem się, co możemy zrobić przez te 15 minut. I wpadłem na taki jeden pomysł. Kto ma ze sobą notatniki? No, 5 osób. A kto ma telefony? Cała sala. Fantastycznie. To jest takie ogólne zezwolenie teraz, żeby je wyciągnąć. Jeżeli masz telefon, nie wchodź na Facebooka, otwórz notatnik. Ja wiem, że teraz są takie czasy, że teraz się mówi do telefonu i on ci zapisuje, ale użyj tych paluszków. Jeżeli masz długopis, to prosi się o wyciągnięcie, o napisanie czegoś, co chciałbym, żebyście napisali wszyscy, ok? Dajcie znak, jak będziecie gotowi, bo ja wiem, że to trochę... Torebki kobiety są, nie mają dna, więc gdzie tam ten długopis jest, prawda? Czy tak słyszałem? Nie wiem, bo nie noszę. Nie wiem właśnie, jakoś tak z głowy, z życia. Macie wszyscy gotowi? Chciałbym, żebyście zapisali jedną rzecz. Każdy na takie spotkanie, jak to, przychodzi z pewną trudnością. Przychodzi może nie tyle co z trudnością, ale z jakąś prośbą, tak? Przychodzimy z jakimiś, mamy jakieś rzeczy, które chcemy oddać Bogu. Mamy coś, co chcemy Mu przynieść pod Jego tron. Może jest coś w twoim życiu, za co chcesz podziękować Bogu, ale zwykle jest tak, że przychodzimy z prośbą, przychodzimy z jakimiś rzeczami. Może cały czas jest w twoim życiu rzecz, do której wracasz, której nie możesz się pozbyć. Właśnie chciałbym, żebyś ją zanotował. Cokolwiek to jest w twoim życiu. Chciałbym, żebyś po prostu napisał, z czym się zmagasz, co chciałbyś oddać Bogu. Ja wiem, że każdy ma taki moment w swoim życiu, w którym potrzebujemy po prostu coś złożyć pod Jego tron. Może to są jakieś marzenia, może to są właśnie potrzeby, finanse, może w relacjach. Chciałbym, żebyś to sobie zanotował. Dawam jeszcze chwilkę, tu można pomyśleć, zastanowić się, nie robić. Wszystko leci. Okej, mamy wszyscy? Tak? Słuchajcie, ja też miałem taki moment w swoim życiu. Ja też... przynosiłem coś, ja lubiłem sobie zawsze zapisać na kartce, o co chcę się modlić i przychodziłem z tym do Boga. Ja wiem doskonale, że są rzeczy w naszym życiu, o które my musimy zawalczyć, tak? Więc ja, świadomy tego, kim jestem w Bogu, podchodziłem do Boga i mówię, walczę o to, ja ogłaszałem zwycięstwo, ogłaszałem Boże panowanie, ogłaszałem wszystko to, ale za drugi dzień nie widziałem rezultatu. Mówię, nic się nie dzieje, jest okej. Pójdę jeszcze raz, idę do swojego takiego pokoju, zaczynam się modlić, zaczynam mówić te słowa, ogłaszać to. Trzeci dzień, czwarty, nie widzę nic. Mówię, o co chodzi? Czy byliście w takim momencie w swoim życiu, że modliłeś się z całej siły, próbowałeś coś robić, ale nie widziałeś tego rezultatu? I ja tak w takim miejscu byłem i zastanawiam się, co jest nie tak? Boże, czy mnie nie słyszysz, czy ja, nie wiem, za cicho się modlę? O co chodzi, że ja nie potrafię... Nie ma tej zmiany. Tak bardzo jej potrzebuję, a ja po prostu się z tym męczę. Cały czas zanoszę jedną rzecz i po prostu jest to dla mnie bardzo frustrujące. Czy miałeś taki moment w życiu, kiedy po prostu byłeś sfrustrowany tym, że nie widzisz efektów swoich modlitw? Wiecie, ja się modliłem o taką jedną ważną rzecz, to była relacja z moim ojcem. Ja byłem nawrócony, ale ja miałem taki moment w swoim życiu, że kiedy on ze mną rozmawiał, ja musiałem odwracać wzrok, bo nie mogłem patrzeć z powodu tego, co się kiedyś wydarzyło. I to było dla mnie tak męczące, nie mogłem, ja wiedziałem, że mu przebaczyłem, ale mimo wszystko była taka bariera, której nie potrafiłem przełamać. I mówię, o co chodzi? I wiecie, w naszym życiu takie rodzą się czasami frustracje, co jest zupełnie normalne, bo jesteśmy po prostu ludźmi. I
Czasami te frustracje wylewamy na żony, czasami na mężów. Dzieci obrywają pani w sklepie, która nie ma wydać grosika. Ale ja chcę ten grosik! I proszę mi go dać. Ja chciałem go sobie zebrać, ja chciałem go sobie włożyć do skarbonki. On miał być zainwestowany. Nie obchodzi mnie to, ja mam czas. Proszę mi dać grosik mój. Były takie momenty, prawda? Albo frustrowały nas osoby, które tak mówią. Ostatnio miałem taką przygodę. Jechałem do swojej pracy. I chcąc, nie chcąc, no po prostu padło mi auto, padł mi rozrusznik. Tyle dobrze, że to było w takiej małej uliczce. I mówię, no co zrobić, no zatrzymam się tutaj. Chciałem go przepchać na miejsce parkingowe, ale była górka, do tyłu nie dam rady. Mówię, zostawię go tak jak jest. Myślę, że ludzie jak się tak wcisną, to będą mieli ok, żeby przejechać. I wracam po godzinie. I tam taka pani z telefonem widzi, że podchodzę do auta i mówi, o jak dobrze, że pan już przyszedł, ja już dzwoniłam na straż miejską, co to ma być, jak pan parkuje, nie umie pan jeździć, proszę się stąd wieśniaku wynosić. Mówi, chwila, auto mi padło, nie wiedziałem co zrobić, nie wiem, no myślałem, że się da przyjechać, ale myślę sobie, widocznie pani jeździ hamerem po mieście, no to nie ma jak. I mówię, chciałem go przepchać, nie wiedziałem co zrobić, zostawiłem go w tym miejscu. To ty nie wiesz co się robi, jak się auto zgasi, jak nie masz co robić, ty wieśniaku won. I ona i od razu poszła i mówię, ale to była frustracja, gdzie nie wiem co ona przeżyła, nie wiem, godzinę temu. W każdym razie zostawiła mi taką notatkę, ja fenomenalna, fantastyczna, ja ją sobie zostawiłem w schowku, będę zawsze o tym sobie przypominał. Zostawiła mi na takiej kopercie, było napisane, wieśniaku jak parkujesz, won na wieś. Ja sobie myślę, nie no ładnie. I mówię, nie no, może to jest proroctwo, bo generalnie ja jestem ze wsi. I sobie myślę, ja jestem ze wsi, co prawda taka troszeczkę większa, mamy halę sportową jakieś tam, no generalnie na hali się kończy, oprócz kopalni. I tak sobie myślę, nie no może faktycznie muszę wrócić na tą wieś, tam jest co robić, Wrocław fajne miasto, ale tak sobie myślę, nie no o co chodzi. I wiecie, czasami wylewamy tak frustrację na inne osoby, wylewamy frustrację na wszystkich wokół nas, ale tak naprawdę jesteśmy sfrustrowani dlatego, ponieważ nie widzimy działań, efektów naszych modlitw. Po prostu ich nie ma. I wiecie, zamiast wylewać, tak naprawdę czujemy tą frustrację wobec Boga, ale tego nie rozumiemy, że błąd nie tkwi w Nim, ale w nas. Dlatego wszyscy wokół muszą czasami oberwać. No bo przecież ja robię wszystko okej, okay, prawda? I wiecie, myśląc o tym w kontekście właśnie tego, przez co przechodzimy, miałem taki czas z Bogiem i chciałbym, żebyśmy zerkli do Biblii. Temat, jakim pozwoliłem sobie nazwać te słowo, to jest, gdzie jest sekret? Jakby ktoś chciał sobie zrobić notatkę, temat. Gdzie jest sekret? W czym tkwi sekret? Może inaczej. I chciałbym, żebyśmy sobie wszyscy otworzyli, jeśli macie wasze Biblię, pewnie się też wyświetli. Pierwszy Mateusza, Ewangelię. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie jest, to ta Ewangelia pierwsza znajduje się w Nowym Testamencie, a nowy jest po Starym. Także gdzieś tak mniej więcej bliżej tej prawej strony Biblii. Chciałbym, żebyśmy razem przeczytali 16 werset pierwszego rozdziału. Przeskoczymy 17 i pójdziemy od 18. Ok? Jesteście ze mną? Tak? No to czytamy. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej będąc prawy i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. A gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł, Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Halleluja. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef się obudził ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Cudowna historia, wspaniała. I pewnie każdy mężczyzna sobie potrafi wyobrazić, co musiał Józef czuć, tak?
przychodzi Maria, dziewczyna wtedy narzeczona, do ciebie, patrzysz, brzuch większy niż wczoraj, sobie myślisz, no pojadła najwyżej, tylko jeszcze, no tak sobie myślisz, ona mówi, nie, no jestem w ciąży, a ty mówisz, no to do widzenia, tak? Większość z nas by tak zrobiła. Niektórzy pewnie użyliby pewnych przenośni, metafor, pewnych epitetów, środków stylistycznych, jak na przykład animizacja, personifikacja, by stosunkowo scharakteryzować jej osobowość i powiedzieć, kim ona jest dla ciebie, nie? A faceci są oczytani, my czytamy książki, my umiemy nazywać takie rzeczy po imieniu, więc wszystkie byśmy sobie dali radę. Fantastycznie. Pewnie Józef myślał o tym, że po prostu powiedzieć jej, co wiedział, wziąć swoje manatki i pójść, nie wiem, w stronę marzeń, tak? Zbudować, nie wiem, otworzyć Ikeę w Izraelu, cokolwiek. Pewnie o tym myślał doskonale. Ale wiecie co, on nawet nie chciał od niej odejść z powodu tego, z powodu swoich pobudek, z powodu tego, że on się czuł z tym źle, że on się czuł porzucony, odrzucony, może i nawet zdradzony, że on nie chciał być w takiej sytuacji, żeby ludzie o nim źle myśleli. On po prostu chciał odejść tylko i wyłącznie dlatego, aby Maria mogła wieść spokojne życie. On nie myślał nawet o sobie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na jego postawę, to co tam się wydarzyło jest dla mnie fenomenem. Nie myślał o sobie. On chciał odejść tylko po to, żeby Maria mogła wieść spokojne życie, żeby ludzie nie mówili źle, żeby nie obgadywali ją, chociaż już i tak pewnie presja społeczeństwa i otoczenia, w jakim byli, była naprawdę niesamowita i wywierała ciśnienie na ich życiu. I wtedy właśnie przychodzi Duch Święty. Duch Święty mówi, zostań z Marią, ponieważ ona urodzi syna, który zbawi grzechy świata i nadacie mu imię Jezus. I ta postawa mnie naprawdę buduje i motywuje. Wiecie, to on nawet nie wiedział, jaki plan przez niego się wydarzy, bo nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie Józef stał na linii pokoleniowej Abrahama i to właśnie on musiał stać się jego ojcem, żeby wszystkie proroctwa, wszystko to, co było napisane w Starym Testamencie, wszystko to, co prorocy mówili na temat Jezusa, mogło zostać spełnione. To Józef musiał być na tym miejscu, to on musiał podjąć determinację, musiał być zdeterminowany, musiał być posłuszny Duchowi Świętemu i czasami w kontekście naszych życiowych sytuacji myślę sobie, że jedyną opcją w naszym życiu to jest posłuszeństwo wobec Ducha Świętego. Amen. Nie ma innej możliwości. To jest determinacja i posłuszeństwo. Nie wiesz, co się w twoim życiu dzieje, tylko nie wiesz dlatego, bo Bóg ma większy plan niż sobie myślisz. Józef nie wyobrażał sobie na pewno tego, że teraz, kiedy my tu jesteśmy, to tylko dlatego, że on podjął taką decyzję. Nie wiedział, już ja wchodzę i będę skakał w tym deszczu. Może być nawałnica wszelkich różnych trudności. Sztorm, który nie jesteś w stanie wziąć. Ty mówisz, wchodzę w to i będę cię uwielbiał. Amen. Dlaczego? Dlaczego będę wznosił jego imię? Bo on jest dla mnie wszystkim. I musimy zrozumieć, że czy to jest slogan w twoim życiu, czy to jest naprawdę rzeczywistość, w której ty się znajdujesz. W której ty po prostu chodzisz w swoim życiu. Zbyt często śpiewamy o tym, że Jezus jest naszym życiem, że jest wszystkim w moim życiu, a nasze życie wygląda zupełnie inaczej. To musi stać się manifestacją w twoim życiu, to musi stać się czymś, na czym ty będziesz opierał swoje życie. To nieważne, co się dzieje, ponieważ ja wiem, kim jestem w Bogu i nie pozwolę sobie tego odebrać, bo On jest moim zbawieniem. Amen? On jest moim zbawieniem. To On odegrał ważną rolę. To On odegrał ważną rolę i Bóg ma dla ciebie ważną rolę. Może nie rozumiesz problemów, w których jesteś, to tylko dlatego, że Bóg ma dla ciebie niezwykłą rolę do odegrania, która czasami wiedzie przez takie sytuacje, w jakim się znajdujesz. To jest normalne. Józef przez to przechodził. Wyobraźcie sobie, jaka presja społeczeństwa, co się tam działo. Bliscy, którzy mówili, nie rób tego. Bliscy, którzy mówili, co ty robisz, będziesz z taką kobietą? Co ty w ogóle wyrabiasz? I wiecie, wydaje mi się, jak patrzę na tą historię, że Bóg właśnie szuka takich ludzi, którzy mówią tak, kiedy jest to niewygodne, kiedy cały świat mówi nie, oni mówią, ja wchodzę to, bo tam jest moja obietnica, bo tam jest Duch Święty, bo tam jest Jezus, który jest ze mną, bo On mnie nigdy nie zostawi, On zawsze będzie przy mnie, On zawsze będzie wokół mnie. Dlaczego? Bo On cię wciąż kocha. On nigdy nie przestał cię kochać i to jest fantastyczne w całej tej historii, że pomimo tego, co robimy, pomimo tego, jak obraziłeś czasami Boga lub co Mu zrobiłeś, pomimo tego, że wątpiłeś w Jego sytuację,
sobie o tym, przez co przechodzimy i myślę sobie o tej historii i nagle mam ten werset w głowie, kiedy święty Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale, w 4 wersecie mówi: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. I zastanawiam się, że mam ten problem, do którego wracam cały czas, że mam, nie wiem, problemy, trudności w relacjach mojej rodziny, nie wychodzi z żoną, z mężem, że ledwo wiążę koniec końcem, że wiecznie się zadłużam, że wchodzę na strony internetowe, na które nie powinienem wchodzić, że dzieją się w moim życiu rzeczy, których ja nie mam kontroli. Ciągle czuję się taki winny, porzucony, taki jakby niechciany. Gdzie jest ten sekret? Gdzie to jest? Gdzie jest ten moment? Gdzie jest to przełamanie? Jak mam się modlić? Co mam robić, żeby w końcu coś w moim życiu się zmieniło? I myślę, nieważne to, jak się modlisz, ale w jakiej postawie przyjmujesz podczas modlitwy. Czy postawę przyjmujesz, że próbujesz coś na siłę, próbujesz sam, próbujesz z całych sił rozwiązać pod taką podkrywką, że jest to w Bożym autorytecie? Czy po prostu wszystko, co masz, nieważne, co się dzieje, oddajesz chwałę Bogu. I myślę, że tutaj jest ten sekret. Oddawać chwałę Bogu. Ja widzę to po młodych ludziach, że my często uzależniamy to, jak się czujemy, czy jest dobrze, czy nie, od tego, jakie mamy okoliczności w życiu. Kocha, czy nie kocha. Powiedział coś głupiego, nie powiedział, obraził mnie. Często uzależniamy w naszym życiu to, jak się czujemy, to, czy jesteśmy szczęśliwi, radośni, od sytuacji, od tego, jak mówią inni. Ale to, czego Bóg szuka w nas jako chrześcijan, to postawy, w której nieważne, co się dzieje, będę chwalił Boga. Nieważne, jakie są problemy, ja biorę tę, ja chcę być posłuszny Duchowi Świętemu, ja chcę iść za tym, co On ma dla mnie. Nieważne, czy ciepło, czy zimno, czy nie daję sobie rady, ja będę chwalił Boga. I myślę, że sekret jest w tym, żeby bez ustanku Go chwalić. Bez ustanku. Ja po prostu będę chwalił Boga. Nieważne, co się dzieje, każdy z nas ma ten plan. Bóg dla każdego ma osobisty plan. Ale jedyną ścieżką jest po prostu Go chwalić i chwalić. Sztorm przychodzi, ja wchodzę w ten sztorm i Go chwalę. Przychodzi nawałnica, ja po prostu skaczę w niej i chwalę, oddaję Jemu cześć. Bo On jest godzien niż to, jak się czuję. On jest większy od tego, niż jak ja się czuję. On jest wspanialszy od tego, przez co ja przychodzę. Bo ja może nie widzę tego, co się dzieje, ale On mnie prowadzi. I tak jak był z Józefem, będzie i z tobą. Tak jak był z tym, że Duch Święty przyszedł w śnie i powiedział mu, co ma zrobić. Tak, On chce cię prowadzić. To nie jest fikcja, że Bóg się objawia w śniach. To nie jest fikcja, że w chwale Jego przychodzą cuda. Oczekujesz cudów w swoim życiu? Chwal Go! Oczekujesz cudów w swoim życiu? Chwal Go! Chcesz widzieć rzeczy ponadnaturalne? Chwal Go, bo chwale Jego objawia się manifestacja Bożego Królestwa, czyli cuda, chwała i jeszcze raz chwała. I dlatego chciałbym, żebyśmy spojrzeli na te rzeczy, które mam nadzieję, że się teraz wydają dla was błahostką, które mam nadzieję, że teraz są po prostu znikome. Chciałbym, żebyś po prostu spojrzał na tą kartkę, co tam napisałeś. Możemy to zrobić teraz. I mam nadzieję, że to, co widzisz, jest po prostu bardzo teraz takie płytkie, że to nie ma znaczenia, co się dzieje. Chciałbym, żebyś w kontekście tego, co sobie tam napisałeś, zaczął w tym momencie uwielbiać Boga. Jeżeli potrzebujesz wstać do chwały, uwielbiaj Go. Jeżeli chcesz posiedzieć i pomyśleć nad tym, uwielbiaj Go. Chciałbym się pomodlić teraz. Chciałbym, żebyśmy mogli mieć taki czas z Bogiem. Myśl o tym, co tam napisałeś, ale nie w kontekście tego, że to jest za trudne, ale to jest za łatwe dla Boga. Możesz nawet powiedzieć, że chcę więcej. Bo nieważne, co się dzieje w moim życiu, ja będę Go uwielbiał. Nieważne, co się dzieje w moim życiu, ja będę chwalił Jego imię. Dlatego, Boże, przychodzimy pod Twój tron i wywyższamy Ciebie. Nie z powodu tego, jak ja się czuję, ale z powodu tego, kim Ty jesteś. Ty jesteś dobry, Ty jesteś łaskawy i Twoja chwała się nigdy nie kończy. Ojcze, przez cokolwiek przechodzimy, to nie ma znaczenia, bo Ty jesteś większy. Przez cokolwiek przechodzimy w naszym życiu, to jest tak małe. Ty potrafiłeś wziąć pod swoje barki, pod swoje ramiona Józefa, który był przytłoczony, który nie wiedział, co robić w tym momencie. Ty powiedziałeś mu, nie bój się,
weź Marię, wychowaj syna, który zbawi całą ludzkość, który zbawi grzechy nasze. 2000 lat później. Dlatego wywyższamy Cię za to, bo jesteś większy niż nasze problemy. Jesteś większy niż nasze trudności i potrzeby. Dlatego wywyższamy Cię na tym miejscu i oddajemy Ci chwałę, bo jesteś godzien, wspaniały i Tobie tylko należy się cześć. Chwała Tobie! Chwała Tobie. Trwajmy w tym uwielbieniu. Chciałbym, żeby to się rozpłynęło. Jeżeli nigdy nie krzyczałeś dla chwały Boga, to jest dobry moment, żeby się przełamać. To jest dobry moment, by po prostu zrezygnować ze swojego dobrobytu, zrezygnować ze swoich potrzeb, tak jak Józef to zrobił. On zrezygnował z tego, jak ludzie będą o nim myśleć i poszedł za tym, co miał w Duchu Świętym. Uwielbia Jego imię. Alleluja. Amen. Ty już za te grzechy umarłeś, już je zgładziłeś. Za te rzeczy, które napisaliście na kartkach, napisaliśmy. Jeśli nie możemy sobie z tym poradzić, to ja również coś napisałam. To jest rzecz, z którą zmagałam się 8 lat. Mówię, zmagałam się, bo to, co powiedział Artur, jest właśnie prawdą. Ja myślę, że to jest ostatni dzień moich zmagań. Dlatego mówię, zmagałam się. Wierzę, że wy będziecie mieli tak samo po wyjściu z dzisiejszego nauczania, z dzisiejszego nabożeństwa. Będziecie wolni od tego ciężaru. Bo Pan może wszystko. Pan może wszystko, naprawdę. Jeśli tylko w to uwierzysz i oddasz Mu to, to się stanie. Bo On tego chce. Bo On na to czeka właśnie. Żebyś to Jemu oddał. Żebyś powiedział, Panie, ja nie dam rady. Ty musisz to zrobić. Tylko Ty jesteś w stanie. Za mnie, właśnie za mnie. Bo jesteś święty. Święty. Święty, 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 święty Pan. Moje serce śpiewa. Święty, święty Bóg i Król. Święty, 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 święty Pan, moje serce śpiewa. Święty Bóg i Król. Święty, 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 święty Pan. Święty, święty, święty Bóg i Król. Święty, święty, święty. Święty Pan, święty Bóg i Król. O, powiedz teraz do Boga, Panie, zabierz to wszystko, z czym się zmagamy. Tylko Ty jesteś w stanie to zrobić. Tobie oddajemy to, Panie. Weź to w swoje ręce. Zabierz to, Panie, od nas. Te myśli, to, z czym się zmagamy. Nasze problemy, nasze trudności. Daj nam poznać Twoją moc, Ojcze. Damy to, Ojcze, właśnie teraz w Twoje ręce. Uwalniamy to ze swojego życia. Jesteś święty. Pan. Święty.
otwieram serce me, podnoszę ręce swe, Królu wejdź i rozgość się. Otwieram serce me, podnoszę ręce swe, Królu wejdź i rozgość się. Królu wejdź i rozgość się.